Inwestycja w tym środowisku przyniosła pewne nowe elementy, aktywizację terenu, ogromne nakłady inwestycyjne, ale przyniosła również pewne dolegliwości dla społeczeństwa niektórych wsi, które z czaszy zbiornika musieli zostać wywłaszczeni, wykupieni pod przyszły ten zbiornik. Ale w sumie, jakby się nie mówiło, to jest to inwestycja, która, powiedziałbym, będzie z pożytkiem nie tylko dla tego rejonu,
mało, nie tylko dla województwa białostockiego, ale nawet wykraczająca swoim znaczeniem poza teren województwa. Chciałbym zaproponować, żeby dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych powiedział o tym zbiorniku i jakie są zamierzenia na najbliższe lata, włącznie z samym okresem finału. Nie dla wszystkich zbiornik przynosi to nowe, co jak tutaj wspomniał wojewoda, dla województwa jest niewątpliwą korzyścią. Województwo, jak wiele województw w kraju, szczególnie właśnie w tym rejonie, jest deficytowe pod względem wody. Woda już w wielu krajach jest materiałem strategicznym i surowcem niezbędnym do życia. Dla życia ludzi, dla życia zwierząt, ale również dla rozwoju przemysłu. Nasze województwo ma bardzo wysoki deficyt, bo sięgający 400 milionów metrów sześciennych wody rocznie. Zbiornik zajmuje ponad 3250 hektarów zalewu, a w rezultacie zajęcie pod budowę sięga prawie 3800 hektarów. Retencjuje 79,5 miliona metrów sześciennych wody. Maksymalna głębokość będzie 7 metrów, a średnia głębokość... Ношию и днию, и семья прозябает, и растет я уже не весь он. Stop!
Dobry. Dzień dobry. To jak żyjesz? O, słabo. Młoc przyniósł, po trochu muszę przynosić. Bo ciężko. Tak. Dobrze, ja zaraz postawię, pomogę sobie. O, tutaj. Dobrze, ja. No, nie można, żeby nie wysypać. Już masz lato stary. O. To już. Ja sypię, to szkoda. O. Dobrze. O, niech ciągnie. Pójdzie. Nie pójdzie. Pójdzie zaraz. Dobrze, no, ja wiem. Zaraz pójdzie. O. Idzie. Usiądź, a to tobie już słabo lata. O. Tobie co to poddalił, tak wszystko poszło. Ja wszystko robił. No tak, ja zapamiętam, pamiętajesz się wszystko. Jednej zapłacili za schodnicę. Tak. I ja zawsze do ciebie i po trochu, chociaż po trochu i teraz blaszki, mój zanik. Blaszki mi dali na kryć. O, chcecie wszystko porządnić i teraz tak robię. I wszystko poszło i tak. Pod wodę i nic nie ma. Boże bogactwo. Tu nie pasuje. Ten cię wreszcie pojedzie. Dobrze, tak dobrze. Trzeba już szanować, tylko jedno. Ale wszystko rzucać. No to co zrobisz? To jaka robota? Tak? Nic nie poradzisz. Dobrze. Ile to ułożył pracy, wszystko tak na nic. Thank you.
Boże, szczęśliwe. Nowe katyry, dobre miejsce. Dziękuję. Thank you.
No co, młody zamykają, czy się tak chcą? To trzeba jak na wsi? Trzeba dzwonić w mieście. Tutaj. Trzeba dzwonić. Dzwonić? Tak. To jest w mieście. To się w mieście. O tak. Ale dzwonić, boicie się wszędzie. No jest przez człowiek. Tak jest, zadzwonić panie. Ojej, to pierwszą wieczorem. Proszę sąsiedzi, chodźcie, zobaczycie naszego mieszkania, jak tu żyjemy. Poprosimy razem, poprosimy. Okay. Poprosimy. Zamykajcie się u mnie. Tak, tak. Żeby pieniądze macie. Oj. U szczęścia, zdrowia oraz pociechy z nowego domu. Prowadzki waszy z Boltry do bloku. Dziękuję. Proszę bardzo. Tam jest dziś toast dla państwa szmyków, żeby... Nie, to jeszcze nie musieliście grać. Żeby im szczęśliwo żyło się w tym nowym bloku w Bondarach, że przeszli tutaj z Bołtryk i życzę im 100 lat życia i jeszcze wnuczek, żeby jeszcze doczekali. Co rok tej podwoje. 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. To państwo Szmygu. Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Też do bloku czy nie? Nie. Nie? Nie. Tylko chadzają mnie blachy dają. To jest blacha właśnie. No, co to? Ale na pewno co to by ta blacha? A mnie napisało. To blok to szmok. Aj. Tak, cicho. Ja lubię szybciutko, a to bu, polepiła mi to, jak się spać, a to mnie budzę. Tak, pobokała mi to, polepiła i zakończyła, a ja szybciutko to mój bór. Dziękuję.